Jedni polecają spacery, inni medytację, a ja polecam szkocką whisky. Witam Was serdecznie z Ten Baru na Wilanowie i zapraszam na 18 epizod drugiej serii 50 sztosowych koktajli. Dziś zrobię Wam koktajl o nazwie Bobby Burns. Nie, czekaj, a może Robert Burns czy Baby Burns? No i to są właśnie pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć chronologicznie. Zacznijmy od najstarszej referencji, czyli sędziwego dziecka. Bo to właśnie Baby Burn była recepturą, która ukazała się najpierwej. Bo w 1902 roku w książce Fancy Drink, a wołała o szkocką whisky, włoski wermut i likier Benedictine. Natomiast w 1908 roku w podręczniku barmańskim Jack's Manual, spisanym przez Jacoba Grochusko, pojawiła się receptura o nazwie Robert Burns. I ona składała się z irlandzkiej whisky, włoskiego wermutu oraz absyntu. W 1913 roku na rynku pojawiły się dwa zbiory receptur. Pierwszy Lexikon der Getränke oraz drugi A Complete Manual of Mixed Drinks. Nawet nazwa jest taka lżejsza. Natomiast w jednej i w drugiej książce pojawiła się receptura na koktajl o nazwie Bobby Burns. Z tym, że obie były kompletnie różne. Natomiast w tej pierwszej książce, czyli Lexikon der Getränke, to było tak naprawdę kopia receptury Baby Burns z 1902 roku. I chociaż nazw jest kilka i tych receptur jest jeszcze więcej, to do dziś najczęściej odtwarzaną jest ta najstarsza, czyli Baby Burns, ale pod nazwą Bobby Burns. Także stwierdzenie, że ten poeta jest sławny i to dziecko jest sławne, pasuje tutaj jak ulał, a my w końcu zabierzmy się za zrobienie tego drinka. Bobby Burns to koktajl mieszany. Schwycę więc szklanicę i wlewam po kolei. Oczywiście bazę, czyli 40 ml szkockiej whisky. Taką samą ilość słodkiego czerwonego wermutu. Oraz 20 ml likieru Benedictine. Jest to likier ziołowy. Wymieszam sobie lekko składniki. Już to czuję. Teraz pozostaje zasypać lodem i wymieszać. Kochani, gotową mieszankę wystarczy przelać do schłodzonego szkła koktajlowego. A całość zaaromatyzujemy skórką cytryny. Olejki eteryczne idealnie położą się nam na krawędzi. I tak jak przykazano, nasza skórka cytryny to oczywiście nasza dekoracja. I proszę bardzo, oto jest Bobby Burns ode mnie specjalnie dla Was. No to teraz pozostaje pytanie, jak smakuje? Powiem Wam, że sobie od serca nalałem, jeszcze mi trochę w szklanicy zostało. Ach, kochani, uwielbiam wyraziste koktajle, które bazują na alkoholach, ponieważ czujemy wszystko, wszystkie składniki i grają one ze sobą tak, jakby były sobie przeznaczone. Dlatego jeżeli coś wytrawnego, wyrazistego na bazie szkockiej whisky, Bobby Burns będzie Waszym świetnym wyborem. Ja z tej strony chciałem Wam serdecznie podziękować za Waszą uwagę. Naturalnie bądźcie ze mną, bo ja jestem z Wami. Subskrybujcie, oglądajcie więcej filmików, a jeżeli chcecie, to oczywiście chwalę się moją książką, którą możecie dostać w różnych sklepach, też stacjonarnych. Link do tej właśnie książki będzie dostępny w opisie. Dzięki wielkie, do zobaczenia za tydzień i do następnego mieszania.